Ja byłem niemal pewny, że to kradzione, no ale co? Nie moja broszka. Ważne, że HS się zgadza. Zluzuj gumę tak, bo on nie ma tyle kasy. Stary, jak ci go żal, to mu dorzuć. Adek, to nie jest tyle warte. To jest cena rynkowa, młody. Popyt, podaż, mówić to coś? I po czyjej ty właściwie jesteś stronie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Chciałabym to sprzedać. Ta babeczka zupełnie nie była w moim guście, ale jakoś, no nie mogłem się jej oprzeć. Coś mnie do niej ciągnęło. Mógł pan dać mu tą różę? Po co? Przecież on nawet nie umie na nim grać. No dobra, no to w takim razie powinien iść pan na policję, to jest kradzież. Po co, to się nogi nocą. A ty nie świruj, na policję moich kolegę wsypać. Moja mała siostrzyczka musi wreszcie zrozumieć, że świat się nie kręci wokół niej. Im szybciej do niej dotrze, że nie ma talentu, tym mniej będzie cierpieć. Wszystkim to wyjdzie na dobre. Czy spałeś się z nią? No wiesz, usługi kompleksowe to jest moja dewiza. No, nie wiem, czy masz się czym chwalić. Ej, przecież ja nikogo do niczego nie zmuszałem. Jasne, bo zrobiłeś to za naszą kasę. Ty, pies ogrodnika, co? Sam nie zjesz i drugiemu nie dasz? Jak jesteś taki figofago, to firma traci. Co to jest? Jakaś rynna z wykopaliska? Nie, to jest didgeridoo, australijski instrument. Dokładnie, kupiony u tego tamichniego szamana. No, niezła jazda. A powiedz mi, to didgeridoo spełnia marzenia? Może jak złota rybka, czy...? Moje spełni, jak dostanę za niego kasę. Możesz mi powiedzieć, co ty wyprawiasz? O co ci chodzi? Jakie ty sumy wpisujesz w umowach pod zastaw? Co to za kobieta? Widzę, Mariano Italiano już pięknie wszystko zakapował. A ja widzę, że ci sodówka do głowy uderzyła. Nie, Ewcia potrzebowała pomocy. Tyle w temacie. Ewcia? To co, jesteście już na ty? Tatuś, skończmy to pierdolamento, okej? Okay? Synu, musisz zrozumieć, że nie możemy pomagać wszystkim kobietom, które wpadną ci w oko. Ale to, że kobitka jest atrakcyjna, to o niczym nie świadczy. O niczym. Dobra, przyznaj się lepiej, że chodziło ci o to, żeby zaciągnąć ją do łóżka. O ile już tego nie zrobiłeś? Wiesz co, Mariuszku, ja nie potrzebuję w ten sposób wyrywać kobiet. Ale tobie bym to radził, bo inaczej marne szanse.